Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. We wrześniu odnotowaliśmy 66 zdarzeń, podczas których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubaczowskiego. Przy likwidacji skutków tych zdarzeń łącznie brało udział 126 zastępów oraz pracowało 551 ratowników, zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Odnotowaliśmy 23 pożary, 39 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. W przypadku miejscowych zagrożeń najczęściej usuwaliśmy skutki kolizji i wypadków komunikacyjnych, podczas których poszkodowanych zostało 10 osób, w tym jedna ofiara śmiertelna. Podczas likwidacji skutków tych zdarzeń łącznie brało udział 59 zastępów straży pożarnej oraz 246 strażaków. 23-krotnie interweniowaliśmy podczas pożarów, przy których w sumie brało udział 61 zastępów straży pożarnej oraz 279 strażaków. Nasze interwencje dotyczyły głównie pożarów związanych z prowadzonymi pracami rolniczymi oraz pożarów suchych traw. Kilka naszych interwencji dotyczyło zapalenia się sadzy w przewodach kominowych. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy to podpalenia, nieostrożność osób dorosłych, jak i osób nieletnich. Wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. W Polsce co roku w pożarach domów jednorodzinnych ginie dziesiątki osób. W około 70% przypadków to ofiary zetknięcia się z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór i cjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażenie domów w czujki dymu. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą alarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty. Rozpoczął się sezon grzewczy. Pamiętajmy więc o systematycznym sprawdzaniu drożności przewodów kominowych oraz przewodów wentylacyjnych. Pamiętajmy również o systematycznych przeglądach innych instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo w naszych domach, takich jak instalacja elektryczna i gazowa. Zalecam również zainstalowanie czujki tlenku węgla, szczególnie w pomieszczeniach, w którym znajduje się potencjalne źródło emisji tlenku węgla oraz w pomieszczeniach sąsiadujących, w których mieszkańcy spędzają dużo czasu. A jeżeli już mamy takie czujki zainstalowane, pamiętajmy o sprawdzeniu ich poprawnego działania.